Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, Starnowa TV Lidia Jaźwińska. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu Senior na czasie. Dzisiaj moim gościem jest seniorka, poetka, kobieta romantyczka, a jednocześnie bardzo skromna, która w swojej poezji pokazuje to, co dzieje się w rzeczywistości, ale wszystko Czyni to z wielkim zaangażowaniem i sercem. Wraz z moim gościem jest jej mąż. Yy, oboje są w zasadzie nierozłączni, tak jak idą wspólnie przez całe życie, tak dzisiaj spotykamy się również yy tutaj w studio. A moimi gośćmi są dzisiaj Janina i Kazimierz Piwowarczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. Witamy również. Zanim, Janeczko, przejdziemy do tej Twojej głównej tutaj dzisiaj roli jako poetki, to chciałabym, abyście coś opowiedzieli o sobie, o tej właśnie Waszej życiowej drodze, o Waszych wcześniejszych zawodach, bo dziś emeryci, ale kiedyś jednak pracowaliście zawodowo i to w bardzo Ważnym zawodzie, a mianowicie w zawodzie farmaceuty. Proszę bardzo, co możecie powiedzieć na ten temat? Co ja mogę powiedzieć? Jest zawód, był, był i jest, może jeszcze niedoceniany do końca, bo słyszy się takie opinie, że w aptece to jest, bo, bo, bo widzi się tylko, okienko i jest taka opinia, że tam jest sprzedawca z wyższym wykształceniem, co z takimi opiniami się spotkałam. Zawód jest odpowiedzialny, studia bardzo trudne. Gdzie kończyliście studia? Kończymy, kończyliśmy studia w Krakowie, to przepięknym mieście i Ukończyliśmy w 60, 1969 roku. A ile lat pracowaliście jako farmaceuci, Kazimierz? Ró równiutko po 40. To znaczy, że ona jest dwa lata młodsza. Ja skończyłem dwa lata później, bo moja droga była trochę dłuższa. Miałem rok przerwy po maturze, robiłem technikum farmaceutyczne wcześniej w Katowicach przez dwa lata, stamtąd razem z kolegami poszliśmy do Wrocławia. Liczyły się punkty, pochodzenie, no tak ja jak i żona pochodzimy z miejscowości położonych daleko od szosy. Ja jestem z powiatu Dąbrowa Tarnowska nad Wisłą -Samocice. Żona natomiast powiat cieszyński Marklowice Górne. A jak trafiliście do Tarnowa? No to była decyzja m, po ukończeniu m, pracy w aptece, doszliśmy do emerytury. Ponieważ żonie zdrowie nie bardzo dopisywało, no naszym Zadaniem było pomagać ludziom chorym. To było naszą pasją. Także, jeżeli żona była w potrzebie, no to wiadomo, jeden wybór był właśnie jeden. Trzeba właśnie zająć się jej zdrowiem. No w międzyczasie, jak pracowaliśmy, to postaraliśmy się o mieszkanie w Tarnowie. No a ponieważ urząd gminy nie sprzedał nam Apteki, pomieszczenia. No więc nie zakotwiczyliśmy tam, tylko przeszliśmy na emeryturę, już do Tarnowa. Już tu w Tarnowie. A ile lat jesteście małżeństwem? W tym roku będzie 50 lat, Złote Gody. Złote Gody. Spory kawał czasu, piękny, złoty wiek wchodzicie. Dobrze, no to. Wracamy teraz do tej twojej drogi twórczej Janeczko. Właściwie skąd ta pasja u Ciebie pisania, poezji. Znam farmaceutów, którzy piszą książki, są. No i ty jesteś kolejnym przedstawicielem tego, tej grupy zawodowej, tym razem poezja. Powiem tak, że ta wrażliwość zawsze mnie towarzyszyła od dziecka. Zaczęłam jakieś takie satyryczne wierszyki z koleżankami tworzyć w liceum. W szkole podstawowej to były raczej zainteresowania muzyczne. No to się skończyło z chwilą, kiedy rodzice się przeprowadzili do Częstochowy, bo tam już nie mogłam ćwiczyć na instrumencie, więc. No, może to tak miało być, że się tak na inną. Muzyka połączyła się z tak, poezją. Połączyło się to z poezją i coś z tej muzyki zostało, ta wrażliwość i z tej wielkiej nieśmiałości mej jak, to, jak z Powiedz... piosenki. Yy, dobrze. A o czym yy, no najczęściej piszesz? Jak, jaka tematyka? Yy, najczęściej no to są wiersze, ty i ja, że tak powiem, a poza tym, y, poza tym o przyrodzie, o świecie, refleksje takie, o przemijaniu czasami. Ale poezja rządzi się również swoimi prawami. Czy zanim zaczęłaś już pisać, y, czy zgłębiałaś tajemnicę no właśnie tego pisania twórczości poetyckiej? Tak, no gromadziłam Tomiki w czasach, kiedy trudno było wszystko, więc jest kilka takich dzieł. Zaglądam do poezji Księdza Twardowskiego. Czasami zresztą w internecie teraz można wszystko znaleźć, więc można się staram się nie wzorować, ale czasami w grupach pisze się tak zwane inspiracje, czyli Czyli pisze się coś, jak, jak rozumie poeta dany wiersz? Wybrany, powiedzmy. No właśnie, I takich też mam sporo. Powiedziałaś o grupach. Z tego co zdążyłam się zorientować, przeglądając w internecie Twoją twórczość, to należysz do tych grup twórczych? Może coś o tych grupach? Zaczęłam w grupie. Uzależnienie od poezji. No i można powiedzieć, że się uzależniłam. To była i jest nadal grupa, która szeroko komentuje wiersze poetów, i powiem, że tam dostałam dobrą szkołę, bo tam zwracało się uwagę na interpunkcję, na no, na zasady pisania wiersza jest taka pani, która się zajmuje właśnie tym, tą krytyką. Długo trwało, zanim się odważyłam w innej grupie pisać, to znaczy zapraszano mnie później już do innych grup, ale to troszkę potrwało jakieś półtora roku. Czy można zatem powiedzieć, że wszystkiego można się nauczyć także w wieku senioralnym? Można, bo do poezji, no, jednak nie da się pisać poezji, jeśli się nie ma tej elementarnej wrażliwości. I wiedzy. I wiedzy, nie są wiedzy. A resztę można się nauczyć, jeśli ktoś ma. Ochotę. Zdolności i zdolności. No oczywiście. I ochotę, bo, bo kwestia rymu jeśli ktoś pisze z rymami, to. Można sobie, no zwykle się pisze takim... Właśnie, poezja, masz różne formy. Tak. Która jest twoją ulubioną? No ja piszę w większości poezję rymowaną. Jednak kiedy pisałam w różnych grupach, to piszę również wiersze białe, które są rymu podbawione, ale zawierają sobie jakiś sens, jakąś... Jakoś o życiu taką wiedzę, więc. Takie też są. I w moim tomiku, który wydam pierwszy, też są wiersze białe, krótkie i dłuższe. Są też erotyki. Kilka takich mam, choć też długo nie mogłam się odważyć, żeby napisać. Napisać erotyk. Tak, tak. Ale. Pisze łagodne erotyki, to znaczy takie subtelne. No i ja czytałam, i są naprawdę bardzo dobre. Janeczka, skoro, skoro mówimy już o twojej twórczości i o poezji, to ja mam taką prośbę. Przeczytaj jeden z wierszy. Ten na przykład bardzo mi się podoba. To z ostatnich dni. Wiersz krótki, pod tytułem Wystarczy mi. Wystarczy mi szczypta słońca, ciepło, które w tobie spotkam. Bardziej niż słońce gorąca, miłość jak karmelek słodka. Wystarczy mi skrawek nieba, migoczący w aksamicie letnich sukien, zieleń drzewa, by poczuć się znakomicie. Wystarczy mi powie wiatru, bryzy morskiej zew na twarzy, burza uczuć z gór teatru, wybudzenie sennych marzeń. No i piękny. Powiedz, co było natchnieniem? By napisać właśnie ten wiersz, bo skoro mówisz, że on jest właśnie tym jednym z ostatnich, Nawet trudno mi powiedzieć, to jest chwila. Bo... To jest chwila. Ja znam to. To jest chwila, <noise> tak. Słuchaj, w Twoich wierszach jest właśnie sporo takiej życiowej mądrości i refleksyjności. Powiedz mi, jaką rolę właśnie w tej Twojej twórczości, w tym postrzeganiu rzeczywistości odgrywa Kazimierz? No, powiem, że bez niego nie mogłabym sobie tyle pozwalać, bo wspierał mnie od początku, zaglądał mi przez ramię e, i zresztą do tej pory wspiera mnie w moich działaniach. Jeżeli widzi, że mam wenę i pisze dość długo, zastępuje mnie w, mojo, w roli pani domu i, i mam we wszystkim mam wsparcie. Tak. Nie... Kazimierz. Yy, czytasz wiersze żony? Lubisz je czytać? Tak lubię czytać, ponieważ yy, widzę zaangażowanie żony w poezję, yy, więc yy, ja przejmuję prozę życia. <grywka> <grywka> no więc właśnie, podzieliliście jedno proza życia, drugie poezja. Kiedy no, skończę to, tak, tak? przychodzę do niej na, na koniec jeszcze, posiedzieć, żeby mogła yy, siebie wnętrznejć. Nawet nic nie mówię, tylko słucham. No i to jest właśnie piękne w, w Waszym związku. Słuchajcie, i świadczy o tym, że przeżyliście wspólnie już te 50 lat. Ale słuchajcie, obok poezji yy, macie jeszcze inne zainteresowania. Janeczko, jakie? Bo ja widziałam Was na przykład na tańcach, wi Oho. widzę, że wędrujecie gdzieś tam, że, że robisz zdjęcia. Co jeszcze? Tak, druga pasja moja, oprócz poezji, to jest, to było, było, mówię było, bo na razie jest w sferze stagnacji, malowanie. Zaczęłam malować na Uniwersytecie III Wieku, jeszcze na placu, przy Placu Kazimierza, potem, potem w Uniwersytecie III Wieku w PWSZ, w Wyższej Szkole Zawodowej. Ostatnio, no, to z powodów zdrowotnych była duża przerwa, a w tej chwili pandemia, no, zatrzymała te spotkania. I mogę się pochwalić, że, no, było, uczestniczyłam w wystawie zbiorowej tych osób, które malują dwukrotnie w, Właśnie. Ga, w galerii Hortar. w ulicy e, Księżyca Sitki, Tak, Fortarze. No, właśnie, ja widziałam tą wystawę, byłam na niej. E, tam było dużo Twoich portretów. E, powiedz, e, lubisz w ogóle e, portrety malować? Lubię, ale trudno znaleźć teraz e, po prostu e, osobę, która by chciała pozować, bo e, na warsztatach czy, e, mąż służył jako. <grych> Model. Jako model, i, i to trwało trzy godziny, więc musiałam maksimum cierpliwości wykazać. Natomiast no, lubię portretować. Ja Teraz mnie pytają o różne rzeczy, o, również o fotografię, o której wspomniałaś. Więc ta fotografia zawsze też mi towarzyszyła. Lubiłam robić zdjęcia. Może nie mieliśmy wcześniej, może robił zdjęcia w taką, takimi starymi aparatami dawnymi, a kiedy się pojawiły nowocześniejsze, bardziej, no to już ja to przejąłam bardziej, powiedzmy więcej robię tych zdjęć, a w tej chwili yy, robi dużo ponieważ e, zaproszono mnie do grupy. Ta mnie zaprosiła do grupy. Tak, którą to ona też tak widziałam. Znajoma. E, zaprosiła mnie do grupy w, y, Tarnów i. Region. Y, powiat Tarnowski, tak, tak. tak się nazywa. I tam bardzo przyjemnie w tej grupie jest. Robimy zdjęcia okolic, gdzie kto bywa. Czyli jesteś, e, można powiedzieć, taką artystyczną duszą, bo e, poezja, bo muzyka, bo fotografia. Ale to wszystko ma jakiś wspólny mianownik. No właśnie, jaki? No co wyraża? Wyraża no, to po prostu, że cieszę się tym życiem, światem jaki on jest. Szukam różnych takich dawnych, starych. Lubię stare budynki fotografować. Różne okna, portale, które jak gdyby znikają teraz, bo po każdym następnym remoncie, jak jest w kamienicach, ja widzę, że to się zmienia, że nie wiem, czy brakuje tych rzemieślników, czy. Że którzy by to potrafili zrobić, no. Czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają, Czasy się i teraz, się zmieniają. teraz to prostsze wszystko tak, jest. Ale myślę, że zarówno architektura, krajobrazy, one przetrwają. Te, które mają przetrwać, przetrwają, tak jak przetrwa poezja. W związku z tym, Janeczko, proszę Cię jeszcze o przeczytanie kolejnego wiersza. Zmęczone słońce. Wiosenne słońce zwolna już zachodzi. Tarczę pochyla, kwiatom w pas się kłania. W rubinach nieba pozłacanych brodzi, błękit przesłania. Obiera kolor zrazu malinowy, błyszczącą złotem szatę rozpościera. Niebo zasnuwa odblask rubinowy, ślady zaciera. Poprzez Głębokie spod oka spojrzenie rzuca nam słońce wiązkę z rzęs promieni. Granat i wino mieszają się z cieniem pereł strumieni. Ostrożnie brodzi w złotych światło zawiesza granat na nieba wyżynach. W innych niebiosach w stanie noc wytchnienia, spada kurtyna. Na koniec głowę w horyzont zanurza, wolno spływając, cieniem wieczór nasyca. Zapala lampę dla Anioła Stróża, diament Księżyca. To jest strofa saficka mniejsza, taki rodzaj poezji, który polubiłam i dość często piszę. Moc refleksji, bardzo piękny, świadczy o tym, że jednak no jest w Tobie to coś więcej niż tylko ta kobieca wrażliwość. Jest talent, Janeczko, również. Dziękuję, pięknie. Ale e, ja mam takie jeszcze pytanie: Bo jesteście, można powiedzieć, napływowymi Tarnowyjanami, bo nie jesteście stąd e, dopiero. Po jakimś tam etapie życia dotarliście tutaj do Tarnowa. Bardzo często spotykałam Was w klubie Seniora Złoty Wiek, Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej, Złoty Wiek. I jak Wam się pracowało w klubie? Jeszcze może kilka słów, ja Mogę powiedzieć, że pisanie wierszy właśnie w klubie Seniora Złoty Wiek się zaczęło, bo Początkowo to były takie wierszyki na zamówienie koleżanek na, na jakieś, na przykład seniorka zapytała mnie, czy mogę napisać wiersz na urodziny, 60. urodziny jej córki, więc to, to mi się udało napisać. No czasami na jakąś imprezę, bo mieliśmy takie teatrzyki, to chyba pamiętasz. Tak, oczywiście. No, to, było, to było w klubie gwiazda i tam właśnie każdej, no, y, każdej tam z seniorek występujących i seniorów właśnie krótki wierszy o, o nim było. Na no, Napisałam no. właśnie, no. Także. No. Czyli... A, a i tam, no i tam powolutku, powolutku. Na imprezie takiej senioralnej na Pułask, przy Pułaskiego była taka pod tytułem Zakończenie roku szkolnego. To ten filmik sobie przechowuję jako do, świetną pamiątkę i, i będę go zawsze odtwarzać. Który nagrałam wtedy? Tak, tak. tak. tak właśnie <laughs> pamiętam. Dobrze. Janeczko, to teraz powiedzcie, jaki jest przepis? No, właśnie na takie e, życie, życie we dwoje. E, co radzilibyście wszystkim seniorom? E, jak powinni się, jak, jak działać, jak, jak żyć ze sobą, no, żeby, żeby to życie było naprawdę e, takie, takie radosne, przyjemne, niezależnie od tego, czy gdzieś coś kuje, czy gdzieś coś boli. Przede wszystkim trzeba mieć wzajemne dla siebie zrozumienie, opanować doskonale sztukę kompromisu, bo to nie jest łatwe, kiedy się spotkają dwie osoby, a w naszym przypadku zainteresowania mamy mało wspólnych, że tak powiem, pięknie się różnimy. Także mąż z mężem wspólną taką pasję mieliśmy jeszcze wcześniej, kiedy śpiewaliśmy w chórze. W Gromniku ja śpiewałam w chórze 8 lat, w Tarnowie wspólnie śpiewaliśmy w chórze parafialnym Kościoła Miłosierdzia Bożego przez 3 lata. No, czyli coś Was też połączyło mąż jeszcze? jeszcze na studiach śpiewał pięknym tenorem? No proszę, proszę. Może kiedyś, Panie Kazimierzu, zrobimy program i posłuchamy, jak Pan śpiewa, bo dzisiaj no, większą część poświęciłam jednak, jednak yy, Janeczce. Yy, Janeczko, Kazimierzu, ja ze swej strony serdecznie Wam yy, yy, dziękuję za to, że zechcieliście przyjąć moje zaproszenie. Za to spotkanie. Janeczko, tobie, za tą refleksyjność, która płynie z Twoich wierszy, z Twojej duszy, która naprawdę mnie również, jako osobę, która, która tą refleksyjność ogromnie ceni i lubi, bardzo zaimponowała. Serdecznie Wam dziękuję. I na koniec, jeszcze tylko jedno pytanie. Czy pokochaliście Tarnów? Tak, oczywiście. oczywiście. Tagnów to jest nasze miasto, moje przede wszystkim, bo dobra Tarnowska i Tagnów, to było jedno województwo. Stąd pochodzę, więc Tarnów jest moim miastem. No ja, I żona ja, również ja, ja również pokochałam Tarnów z powodu. Z tak tego jak powodu, ja często że, No, zabytki to jest coś, co bardzo lubię oglądać, lubię wstępować do, do kościołów. Gdzie mogę i jeżeli potrafię, robię zdjęcia. Także to. Powrót to do, mnie do domu przez ulicę miasta. Tak, no schodzi dość długo, bo żona z aparatem w ręku zatrzymuje się co chwilę, a ja czekam na rogu. Dziękuję Wam <laughs> bardzo, moi drodzy, za to spotkanie, ale również dziękuję Wam za to, że tak po prostu ciepło. Mówicie o naszym wspólnym mieście, o Tarnowie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. pięknie. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.